Siemanko, z tej strony Kador, to jest kolejny odcinek z serii one-shotów. Tym razem z gry Sniper Elite V2. Gra jakiś czas temu była dostępna przez 24 godziny za darmo. Można było ją dodać do swojego konta i mieć ją już na zawsze. To jest na pewno z okazji promocji Sniper Elite 3 Afrika. No i dobra, nie mogłem nie skorzystać z okazji i nie wykorzystać tego, że dają grę za darmo. Co oczywiście, to wykorzystałem. Gramy misję, która się nazywa Orbenplatz, czy jakoś tam, nie pamiętam. Nie wiem, czy mi się uda tutaj przejść całkowicie po cichu, prawdopodobnie będzie to troszeczkę długi gameplay. Ale się jeszcze zobaczy. Dobra, teraz trzeba to tak rozegrać, żeby nie wzbudzić żadnego alarmu. Ta gra ma jedną rzecz, którą po prostu uwielbiam. Czyli... killcamy. Właściwie nawet bulletcamy bym to nazwał. Ta gra po prostu, zobaczcie, o takie coś, super. A czasami jeszcze po prostu można, że głowę przybija. I widać kości. Na pewno już widzieliście wcześniej gameplay z tej gry, więc wiecie, o czym mówię. Przebija głowę, kości. I to jest... świetnie to widać. Dość brutalna gra, ale mi się na przykład bardzo podoba. Ja już ją sobie przeszedłem. Dwa dni mi to zajęło niecałe, no troszeczkę... troszeczkę... o, net, osiągnięcie odblokowałem. Troszeczkę długo mi... co ja gadam? Krótko mi strasznie zajęło przejście tej gry. Z jakieś 4 godziny trwa single. Ja rozumiem, że to jest taki, no... bądź co bądź single jest krótszy niż w Call of Duty Ghosts, a to jest chyba rekord. Szkoda, że jest taki krótki jak na taką dobrą grę, ale no w sumie ona jest z 2011 roku, to też... nie jest najnowsza, ale w sumie jeszcze nie najstarsza, da się pograć. Naprawdę bardzo fajna gierka, mi się podoba. Dobra, postarajmy teraz się tutaj coś zrobić. Wybrałem tę misję, gdyż jest dość ciekawa i długa. Czyli idealnie na odcinek one-shotów, czyli gry, która się pojawia bardzo rzadko. Gameplaya, który się pojawia bardzo rzadko, lecz jest wystarczająco długi, żeby coś w nim pokazać. Pamiętam, że tam byli kolesie, gdzie oni są. Jest jeden. Ale był gdzieś tam jeszcze jeden. Dobra, nieważne. Czekam, aż właśnie będzie w prawym górnym... o, pięknie. W prawym górnym rogu pojawiają się takie fale dźwiękowe czy coś. To jest właśnie... kiedy uderza jakiś pocisk. I wtedy... dźwięk wystrzału z naszego karabinu jest zagłuszony i nie wzbudzamy. Pięknie. Nie wzbudzamy alarmu. Tam pamiętam. O, jest, jeszcze jeden. Dobrze, perfekt. Czekam aż. Dobrze, zdążyłem. Pięknie. No, ostatni wystrzał, dawaj. No i mam, chyba ostatni, choć nie jestem pewien. Tu ich było dużo, pamiętam. Dobra, teraz trzeba są spierniczać. Coś czuję, że to jeszcze nie koniec. Póki co, dziwo, udało się to załatwić dość po cichu, podoba mi się to. O nie. O, i dupa. Jeden. Dobrze, drugi snajper. Ale ich tutaj się...
narzucało. A ja gram po prostu sobie na najłatwiejszym poziomie trudności, gdzie nie ma jakiejś skomplikowanej... Kurde, ile tych tu snajperów jest? Trzeci. Ładnie. Czwarty gdzieś tam jeszcze był. Gdzie on jest? Jest. Gram na najłatwiejszym poziomie, gdyż no ja lubię po prostu się w tej grze, chcę pobawić. Nie chcesz, żeby była dla mnie jakimś super wyzwaniem. Ktoś tu jeszcze jest. Tylko gdzie? Dobra, wejdę na górę, to go zgarnę. O, kuźwa. Gdzie ten drugi jest? Się zamotałem, ale jeszcze bym zginął, patrzcie. Dobra, wiem, że... A, czekajcie, czekajcie. Tutaj się postawi minę. Bo oni tutaj lubią sobie wchodzić. Jeszcze jedną minę sobie postawimy. Dobra. Czysto. No co jest, chyba został jeszcze jeden koleś gdzieś, bo pamiętam, że kiedy dotrę do tamtego miejsca, to już powinna się misja kontynuować. Tu musi być jeszcze jeden koleś, tylko gdzie on jest? No gdzie ten skurczybyk się schował, no? No ja pierdzielę. Już mnie zaczyna wkurzać ta gra. No jest jeden koleś, nie wyjdzie, nawet nie przyjdzie mnie zabić. Kurde no. Gdzie ta menda jest? O, awe. W końcu. Ale jak siedział, nawet nie chciał mnie zobaczyć, nic. No dobra. Myślałem, czy zrobić z tej gry serię, czy zrobić z niej po prostu one-shota. I powiem tak, jeżeli ten odcinek będzie miał dużą oglądalność i się wam spodoba, to może zrobię jakąś serię, która będzie się co jakiś czas pojawiać i będę grał inne misje. Ale jeżeli nie, to po prostu będzie to jeden strzał. Jednostrzałowiec. O, dobrze. Musimy przerwać egzekucję. I pum. Co on tak się zaczął czołgać? Dobra, teraz muszę tego pana tutaj ochraniać. Headshot. Fajnie jest, jak im się strzeli w granat. To jest trudno trafić dość. Raz mają... granat na przednim pasie, raz mają gdzieś na tylnym i trudno jest dostrzec. Gra jest z 2011 roku, ale grafika jest bardzo ładna, nie powiem na nią złego słowa. Ale zez, ja pierdzielę, jak ja tu mogłem zezować. A zabiłbym dwóch.
Dobrze. Szybko, panie, bo jeszcze zginiesz. Ale masz swojego anioła stróża. Cały czas staram się zdobyć osiągnięcie za trafienie 100 ruchomych celów. O, dwóch na raz? Nie, myślałem prawie. Nie chcę się celować w heady, choć jest to efektowne, bo już zdobyłem osiągnięcie za headshoty. Gdzie ta gnida jest? I strasznie trudno jest mi zdobyć osiągnięcie za headshot z rykoszetu. Tyle razy próbowałem i po prostu, no nie mogę. Boom. No szybko, panie, uciekaj stamtąd. Nie wiem, ile jeszcze będę mógł cię chronić. Czy mi starczy amunicji? O. Pięknie. Ależ ta gra jest brutalna. Zapewne do trójki wyjdzie demo. Ja się strzelam, że do dwójki było demo, więc do trójki możliwe, że też wyjdzie demo. To jak będę mógł to coś... Nie, ja pierdzielę, spadłem. To coś nagram może z demo, a przynajmniej sobie na pewno w nie zagram. Bo mi się podobają te gry. Nie grałem w jedynkę, ale... Pewnie też była fajna. Jakieś dawno temu grałem w demo tej dwójki właśnie. Lecz jakoś mi się nie chciało jej kupić. Widzicie? Opłacało się czekać. Ona wyszła w 2011, ja chyba w tym samym roku grałem w demo. Nie pamiętam, bo albo w 2012 grałem w demo. No i musiałem chwilę poczekać. Tylko 2 lata, czy 3. I mam za darmo. To była okazja, jeden dzień dopisać do konta. Coś ostatnio hojni są ci twórcy. Na święta dawali Left 4 Dead 2 za darmo. Dali EA dało Battlefielda 3 za darmo, dało Plants vs. Zombies za darmo. Teraz Sniper Elite 2 jest za darmo, kurde. Trochę tego jest. Dobra, teraz trzeba tego tutaj pana obronić. I tu będzie dużo wojsk, oj dużo. To będzie dość długi gameplay. Mi dobrze, bo to one shot. I kierowca down. Bardzo dobrze, ale się zatrzymał. Zniszczenie pojazdu? To ja go zniszczyłem? Ole. Dwóch? Będzie dwóch, czy nie? A nie, prawie. O, w płuco. Aj, pusty magazynek. Szybko przeładuj. Ale, prosto w nos. Czy tam zęby nawet? Zęby mu poleciały jedno. Oj, daleki strzał. I prosto w czachę. Ależ ta gra jest fajna. Heady tu strasznie łatwo wchodzą. No w sumie to jest najłatwiejszy poziom trudności. W innych to już jest strasznie dużo balistyki. Po takim strzale on jeszcze mógł przeżyć. Bo to szczękę mu tylko rozwaliło. No, ale ten to już nie mógł przeżyć. Nie ma szans. Cały czas trafiam tu ruchome cele i jeszcze achievementa zdobyć nie mogę. O, kolejny. No, w końcu. Myślałem, że go nie będę mógł trafić.
O kurde. Prosto w serce. O, dwóch chyba trafiłem, ale nie jestem pewien. Nie, no prawie. Ustawiłem sobie też tę częstotliwość. O, prawie w granat mogłem trafić. Ustawiłem sobie częstotliwość tych kilkamów na bardzo częstą. Dzięki czemu często mogę uświadczać ten piękny widok. O, czyżby już koniec misji? Miałem wybrać pierwszą misję, ale pomyślałem, że wielu z was już ją zna, którzy grali w demo lub oglądali u innych, bo jak ktoś nagrywa serię, to z reguły pierwszą misję, więc wybrałem sobie jakąś taką pośrodku. Raczej to jest one shot, jeżeli będzie większa oglądalność, to będzie to jakaś taka mini nowa seria, która co jakiś czas będzie się pojawiać. Ale raczej to i tak będzie one shot. Mówię, wszystko zależy od tego, czy wam się spodoba. Intel had been wrong about Schweiger. I wondered what else we'd got wrong. Or more importantly, what okay, else we just didn't więc know. W tym odcinku to wszystko. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku z serii one-shotów. Cześć.